No hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Właśnie idziemy sobie na kurki. Zobaczymy ogólnie, czy są kurki, z tego względu, że doszły mi słuchy, że są. Także będziemy sobie robić fajne przetworki nawet z kureczek, więc oglądajcie. Z pracy do pracy, z pracy do pracy. Teraz wam vlogi montuję, długo się będę montować z tego względu, że w końcu las. Długo się będę montować. Z tego względu, że mam naprawdę bardzo długo, dużo vlogów dla was do sklejenia. Już jesteśmy, zobaczcie, w lesie. Patrzcie, jak pięknie. Piękna, fajna natura. Normalnie aż się chce tutaj przebywać. Prześlicznie, teraz wam pokażę. Z daleka od domów oczywiście. Zobaczcie, jak pięknie. Czekajcie. Tu wejdziemy. Ja wam pokażę wszystko. Przepięknie po prostu. Już widać drzewka, zobaczcie. Ogólnie kurki są tak małe, kochani, że po prostu będziemy musieli co zrobić? Szukać ich w ciuczniakach, bo kurki przeważnie w ciuczniakach są, tu też się zdarzają. Na duży las nie idziemy z tego względu, że będzie fikołek, bo się możemy zgubić. Tam jest kupa, kupa drzew, zobaczcie, że jesteśmy w naszym lesie. Bum, 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 lecimy po kureczki. Nie wiem jak wy, ale ja tu mam dużo pasji, dużo zawodów, dużo pracy, dużo wszystkiego, ale bardzo jestem zwolennikiem ogólnie tak zwanych przechodzek po grzybkach, po jagodach, z tego względu, że pasjonatem. Śmiechy śmiechami, ale pasja, zajawka, wszystko jest po prostu pięknie. Zobaczcie, jak ślicznie wszystko, widzicie? Tutaj jaki piękny las. Tu ostatnio miałam w tych ciuczniaczkach bodajże, miałam przeboje. Spotkało mnie fajny zwierzaczek. Ogólnie powiem wam szczerze, nie, miało takie duże rogi, te coś. I powiem szczerze, że było takie mega grube. Na sarny to niepodobne było. Tutaj zaraz w tych ciuczniaczkach, co nie? Tutaj. Masakra, tak mnie wystraszyło, zaczęłam uciekać. Bo ktoś puścił plotkę, że są grzyby, a grzyby było za sucho, grzybów nie było. No i że jestem zwolennikiem takich rzeczy, no to mówię, idę się przejdę dla pasji, co nie? I mnie by pogoniło takie zwierzę. Ale zła, mówię, byłam, kurczę, puścili plotkę, że coś jest, tego nie ma. Jeszcze mnie pogoniło te coś, no mówię wam, grube takie. Nie wiem, jak to się nazywa, może wy wiecie, takie grube z dużymi rogami, nie? No sarenki niepodobne, sarna jest mniejsza. Tak mnie przestraszyło, że szok. No dobra, powiedziałam nigdy w życiu więcej. Zobaczcie, jak piękna nasza jest natura, zobaczcie. Przecudownie. Powiedziałam, kochani, że nigdy więcej w życiu nie pójdę do żadnego lasu, bo ja się boję, żeby mnie tu coś na rogach nie przywiozła, wiadomo. I idziemy właśnie w lasek. Poczekajcie, dobrze, ja idę. Tu jest duże, duże pomieszczenie, ciuczniaczki. Teraz wejdziemy w ciuśniaczki ogólnie, bo tutaj... I teraz wam pokażę fajną sztuczkę, jak się chodzi po kurkach. Mamy reklamówkę, chciałam wziąć ten, ale... Wezmę reklamóweczkę, może nie być. I teraz, kochani, wam pokażę... Ogólnie nie wiem, czy tu jakiś przecinek nie ma, żeby nas nie pogonili, ale chyba nie. Coś słychać? Zobaczcie, wchodzimy w takie ciuśniaki z takiego czegoś. I teraz co będziemy, kochani, robić? Kurki jak już są... To są tutaj, zobaczcie, zabuksowane takim czymś powinny być. Czyli trzeba się dobrze rozglądać, kochani. Tak? I szukać. Bo jak są malutkie, to są zabuksowane. A jak są duże znowu... I uważajcie na takie małe drzewka, na coś takiego proszę uważać, z tego względu, że tu dużo kleszczy jest pod nimi. I jak ktoś jest na przykład... Wbije się ten kleszcz, to też są problemy potem, bo jak ktoś jest uczulony, a jady kleszcz, słyszałam, że jakiś ma jady, nie? Nie wiem, na ile procent jest to pewne i światowe, ale kleszcze prawdopodobnie, kochani, mają jakieś jady w sobie. A czy to jest prawda? Coś, nie wiem, nie mam pojęcia. I jak na przykład wpadniecie w kleszcza czy coś, to po prostu cienko, może gorączkę możecie mieć wszystko. Dlatego ja jak chodzę nieraz na jagody się przejść tak sobie, czy coś, to po prostu uważam. Uważam, bo z pasji, z zajawki może coś się stać, nie? A kleszcz jeszcze jak w głowę wejdzie, to jest masakra. Ale tu w takie miejsce, wiecie, one bardziej w takie miejsca delikatne wchodzą. Nie do wyciągnięcia, żeby one wyszły w twarde miejsce, to jeszcze byśmy wyciągnęli na ręku czy gdzieś. Ale głowa to jest fundament. No na razie kurek, kochani, nie widzę. Nawet jak dużo osób chodzi, to powinny być. Ale na razie ja tu nic nie widzę takiego.
Są, bo są dowody. Była moja koleżanka dzisiaj, ogólnie też. I stwierdzała, że pozdrawiam. I stwierdzała, że kurki są, nawet pokazała, więc dowody powinny być jakieś małe, ale są. Będziemy musieli pewnie kamerę na chwilę wyłączyć, bo tak jak powiedziałam, no musimy się skupić. A ja z wami gadam. Za chwilę do was wracam. O kochani, po długim chodzeniu zobaczcie, co mamy, coś wspaniałego. Oto nasza kureczka. Widzicie, po długim chodzeniu, męczącym chodzeniu, już zwątpiłam, mówię, bo zobaczcie, jak pięknie jest założona, tak się wyciąga. Mówię, Boże, nie będzie tych kurek, idę z powrotem do domu, nie? Taka smutna, zobaczcie, jaka piękna, widzicie? A tu kureczka. O jest. Jak znajdziecie kurkę, co nie, ogólnie, to pochodźcie dłużej, w tym samym miejscu. Bo one są zakopane w tym całym mchu, jak to by nazwał, mech. Delikatnie przeglądajcie. No uważajcie, bo zwierzaczki chodzą po lesie. Także jak ostatnio mnie spotkało fajne to coś dużego. Nie wiem, jak ten zwierzak się nazywa ogólnie, bo to po prostu tak mnie wystraszyło, że ja dzisiaj do tego lasu to się bałam ogólnie do tego, co mnie tu spotkało iść. Ale stwierdziłam, że vlog musi być dla was, więc no base, ryzykuję. A vlog będzie. Dobra, kochani. Takim oto odcinkiem. Dowód jest, że już kurki są. Tym razem nas w trąbę nie zrobili. Ja chodzę dalej po kulkach i się z wami żegnam. Do zobaczenia, kochani, w następnych odcinkach.